Ponieważ Maciejowi Gromskiemu nie udało się do tej pory odnaleźć wnuczki zmarłego przyjaciela, dziadka, postanowił omówić tę sprawę z seniorem i pod koniec października pojechał na wieś, gdzie mieszkał starszy pan. Sytuacja była skomplikowana, bo ze względu na przestępczą działalność rodziców kobiety, spadkodawca zastrzegł, żeby nie szukać jej oficjalnie. Gromscy nie wiedzieli nic więcej, ale dostosowali się do zaleceń. Niestety, niby proste zadanie okazało się nadspodziewanie trudne. Kobieta często zmieniała miejsce pobytu, czegoś się bała i była ostrożna. Podczas pobytu w górach Maciej dowiedział się, że posługuje się innym imieniem i nazwiskiem i musi szukać Ewy Zdrojewskiej. Taka zamiana na dowody, o jakiej mówisz, jest wręcz nieprawdopodobna. W głosie starego Gromskiego słychać było sceptycyzm. Ja jestem lekarzem, nie prawnikiem i nie znam się na tym, ale wiesz, ile rzeczy trzeba wtedy uaktualniać? Na dzień dobry bank. I ZUS, i skarbówkę, i wszystko. Też mi się to wydało dziwne i spytałem. Nie odpowiedziała to, co miałem zrobić. Spróbuj jeszcze raz. Nie wiem, czy to coś da, ale dobrze. Masz pomysł, gdzie szukać? Spytał stary Gromski, częstując wnuka nalewką. Ta kobieta, z którą Karolina zamieniła się na tożsamości, podała mi nazwy miejscowości, o których rozmawiały. Być może wąs wykorzystała tę wiedzę i pojechała tam.